Ja ze zdziwieniem ostatnio znalazłem ulotkę szefa struktur okręgowych Platformy Obywatelskiej, pana posła Lęca. No on też się w Toruniu podobno wywiesił. Który twierdzi, że za wszystkimi zmianami, które miały miejsce w Toruniu, wszystkie inwestycje w Toruniu to jest jego zasługa. To na tej samej zasadzie wszystkie inwestycje, jakie miały miejsce w Grudziądzu, to jest zasługa pana posła z Platformy Obywatelskiej z Grudziądza. Jeżeli chodzi o przygotowanie list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, bo pana zapewne to interesuje, to będzie miało miejsce w odpowiednim czasie, kiedy będziemy wiedzieli, znali datę wyborów. My w dalszym ciągu hipotetycznie zakładamy, której niedzieli października będą wybory. Od ustalonej daty będzie ustalony kalendarz wyborczy, również zgłoszenie list. Prawo i Sprawiedliwość swoje listy udostępnia zgodnie z porozumieniami koalicyjnymi również naszym koalicjantom, Solidarnej Polsce, ruchowi Gowina, również Prawicy Rzeczpospolitej, więc przedstawiciele tych organizacji znajdą się również na listach Zjednoczonej Prawicy, na listach Prawa i Sprawiedliwości. Często będą to miejsca wskazane, wynegocjowane jakby w ramach porozumienia ogólnopolskiego. Nie obawiamy się, że będzie brakowało kandydatów i jestem absolutnie przekonany i zbyt daleko idące jest pana stwierdzenie, że na pewno są osoby, które mają pewność, że będą na liście. To nie wiadomo. Myślę, że co do tego jeszcze trochę czasu jest. Natomiast na pewno lista Prawa i Sprawiedliwości będzie listą bardzo mocną, listą reprezentatywną dla prawicy, listą, gdzie każdy z wyborców znajdzie zarówno osoby w różnym wieku, różnej płci, również o różnych specyficznych umiejętnościach i kompetencjach i nie będzie żadnego problemu znalezienia kandydata, którego warto będzie poprzeć. Notowania Prawa i Sprawiedliwości, które rosną bardzo szybko i zaczynamy się zastanawiać, czy wręcz komuś zależy na tym, by wykazywać tak wielkie notowania, które pokazują już samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości, przekroczenie magicznej, no 43%, magicznej granicy 40%, no, powodują, że wobec Prawa i Sprawiedliwości coraz więcej osób, które nawet w jakiś sposób dały się zaczadzić, otumanić, ogłupić Platformie Obywatelskiej, zaczynają się kręcić wokół Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to, co przez wiele lat było traktowane jako coś wstydliwego, przyznawanie się do poglądów prawicowych, do poglądów Prawa i Sprawiedliwości, absolutnie się odwróciło. W tej chwili w szczególności ludzie młodzi mówią, że przyznawanie się do Platformy Obywatelskiej jest obciachem, mówiąc językiem młodzieżowym. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość jest nie tylko partią kadrową swoich członków, ale przykład Ruchu dla Grudziądza, ale również wielu środowisk kościelnych, solidarnościowych, kombatanckich, organizacji patriotycznych pokazuje, że w Prawie i Sprawiedliwości jest upatrywana nadzieja na zmianę w Polsce różnych środowisk, które nas popierają.